temat o tym, co ważne. Dzień dobry, witam po przerwie. Dziś naszym gościem jest wójt gminy wiejskiej Szczecinek Ryszard Jasionas. Dzień dobry, panie wójcie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pan redaktor chciał zapytać o inwestycje w Wierzchowie, o remont świetlicy 1,5 miliona, środki rządowe 1,4 miliona, to jeszcze ze środków PiS, nie? To niech zapyta pan redaktor, bo tak jak się pan redaktor siebie pyta, czy może zapytać, to niech zapyta. Pytam siebie. Inwestycje Wierzchowo, tak, robimy, jesteśmy już na końcówce prac geologicznych, przygotowujemy się do nowego odwiertu w Wierzchowie, jeśli chodzi o ujęcie wody, a być może nawet dwóch. Chodzi o to, że chcemy poprawić jakość wody w Wierzchowie. Dotychczasowe prace, które miały miejsce, które trwają już prawie 15 lat, przyniosły poprawę, lekką poprawę. My liczymy na to, że poprawa powinna być znacznie lepsza, jeśli chodzi o zaczerpnięcie wody z wielkiego zbiornika wodnego, szczecineckiego wielkiego zbiornika wodnego, który się ciągnie od Bobolic aż pod Okonek. A to jest tak zwane ujęcie wody z pokładów takich, jak są w Szczecinku. Czyli my tak szybko przeskoczyliśmy z tej świetlicy do ujęcia wody, bo mieszkańcy się skarżą, że jest brudno. Ale nie, ale mówiliśmy o tym, co jakie inwestycje. No, o świetlicy. Nie, o wodzie. I pytałem o środki PiS. To nie ten PiS. To, ale my nie wiem, czy to ten PiS, czy tamten. To nie tamten PiS. Nie. A nie, no ja mówię o inwestycjach w Wierzchowie, bo pan zapytał. Ja mówię, co jest najbardziej zaawansowane. A to jest właśnie to budowa ujęcia. A jeśli chodzi o inwestycje świetlicy, to właśnie przed chwilą podpisałem dokumenty przetargowe na przebudowę obiektu zabytkowego, jakim jest były dworek w Wierzchowie. I ten dworek będzie restaurowany, będzie mu przywracana tak zwana poprzednia świetność. Świetność? Mhm. Tak, świetność i jakość też. Tutaj duże ukłony w stosunku do konserwatora, bo nas naprawdę bardzo mocno naprowadzał na kierunek modernizacji tego budynku, a też restauracji. Ile? Co ile? Będzie kosztowało? My mamy przeznaczone na to 1,5 miliona złotych. Pan pyta, czy to poprzedni PiS, czy ten PiS. To są pieniądze, które pochodzą dokładnie z naszych kieszeni. Ważne jest to, że pierwszy raz, mi się zdarzyło pierwszy raz, że ktoś się pochylił bardzo mocno nad zabytkami w takich środowiskach wiejskich jak gmina Szczecinek. Bo to, że my dostaliśmy wsparcie na restaurację, obiektu zabytkowego, to jest, się bardzo cieszę, ale też przy okazji uzyskały też wsparcie obiekty sakralne, które w zasadzie przy w tym stanie finansowym kościołów. Kościół w Drawieniu 300 tysięcy, nie? Nie tylko kościół w Drawieniu, bo na też, przykład. Na przykład, tak. I to są fajne wsparcia, bo te wsparcie na przykład w Drawieniu pozwoli na dokończenie już kilku lat trwającej renowacji tego obiektu. I takie są zapewnienia, że w tym roku może być już otwarty. W tej chwili trwają już prace w Drawieniu, wypełniane są pola. Mam nadzieję, że to ten proces będzie szybko postępował. Taka sama sytuacja ma miejsce w Wilczych Laskach, tam jest wymiana dachu. Później mamy taką podobną sytuację w Dalęcinie, gdzie też jest remont dachu. W Wierzchowie mamy cały teren wokół kościoła, łącznie z dzwonnicą. I tam też są duże pieniądze, bo tam, jak dobrze kojarzę, jest 1,5 miliona złotych przeznaczone na to. Czy to są duże pieniądze? No są. Delikatnie, jakbyśmy chcieli zbudować dom, to milion to jest w tej chwili tak... Teraz nie starczy na stan surowy zamknięty. Dokładnie, tak. Dokładnie, dlatego te miliony to wydawały się jeszcze parę lat temu naprawdę cyframi bardzo, liczbami bardzo, bardzo dużymi. Dzisiaj to są tak zwane pieniądze, które wydaje zwykły obywatel na wybudowanie domu. Tak to wygląda.
Pochylmy się nad stanem demokracji lokalnej. W jakim stanie jest demokracja lokalna, gminna? Czyli demokracja lokalna w gminie coraz jest w trudniejszej sytuacji, bo niestety mamy ciągle mamy złe wyniki, jeśli chodzi o demografię, a budowanie demokracji bez ludzi to jest naprawdę dość trudne. Mamy problem z planowaniem rozwoju, bo musimy troszeczkę stąpać jak po polu minowym. Nieznane są nam jeszcze do końca pewne rozwiązania, które być może mają spowodować poprawę, chociaż moim zdaniem nie spowodują, bo środki finansowe, które gdzieś tam są dysponowane na rozwój rodzin, to są fajne, tylko że jak wiemy, po 18 roku nie przyniosło to żadnego efektu. W tym wydaniu podwyższenie kwoty finansowego wsparcia rodzin pewnie też nie spowoduje. My szukamy innych rozwiązań do poprawy demografii, czyli chcemy lepsze warunki do egzystencji rodzin w naszym środowisku. Problem z demografią był już raportowany w wieloletniej prognozie strategii rozwoju gminy w roku 2015. To minęło 9 lat. Ja wiem, że gminie trudno nakłaniać urzędowi ludzi do rozmnażania się, natomiast można stwarzać inne warunki. A jakie na przykład? Czyli wchodzimy w wsparcie dla mieszkańców w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3. Czyli będziemy tutaj, że mamy zamiar otworzyć niebawem żłobek, który będzie obsługiwał naszą gminę. Też już rozważamy nową propozycję rządową dotyczącą ognisk wiejskich, gdzie można tam organizować opiekę dla dzieci do lat 3 w grupach mniejszych, mniejszym wymaganiach, przy wymaganiach sanitarnych być może, czy żywieniowych, nie wiem. Jeszcze na razie to sprawdzamy. To jest informacja z tego tygodnia, że ten projekt ma zaistnieć jeszcze w tym roku i chcemy się do niego też odnieść, bo mamy do czynienia z dużą rzeszą rodziców, którzy pracują w mieście Szczecinku, ale są też rodzice, którzy pracują w innych miejscowościach albo w miejscowościach, które zamieszkują i też chcą, żeby dziećmi się zająć. To jest pewne wsparcie. My nie możemy, tak jak pan powiedział, kreować polityki rodzinnej, bo gdybyśmy mieli możliwość kreowania, to na pewno byśmy podeszli do tego inaczej. My możemy na razie z tej pozycji jako gmina wspierać, modelować, próbować coś zrobić, żeby tym ludziom się żyło znacznie lepiej. Ja pan pyta jak? Tak, jak zmienić politykę w naszym kraju? Nie, wójt mówi, proszę wójta, przed chwilą, że w gminie. A w gminie nie. Tak. W gminie nie da rady, bo gmina jest za krótka, jeśli chodzi o swoją jurysdykcję, żeby mogła kreować politykę prorodzinną. A w kraju bym wiedział, jak zrobić. Okej. Zapytałem o stan demokracji lokalnej, gminnej, ponieważ pochyliłem się łaskawie nad sołectwem Gałowo i sołectwem Trzcinno. Te sołectwo, prawda, ma być osobno sobie, te sołectwa, prawda, ma być sołectwo Gałowo, sołectwo Trzcinno. Odbyło się tak zwane konsultacje społeczne, w których zadawano pytania, między innymi, czy jest pan, pani, za podziałem sołectwa Gałowo na sołectwo Gałowo i sołectwo Trzcinno. Pytam o stan demokracji, bo jest taki ciekawy. Na przykład w Gałowie na liczbę uprawnionych 129 osób. Wzięły dwie osoby. W wyborach wzięły udział 3 osoby. Natomiast W konsultacjach, natomiast w Trzcinie, w którym liczba osób uprawnionych to 146 osób, udział wzięło osób 75. No, i tak jest ze wszystkim. Czy to tak wygląda demokracja, czy tam jest jakiś problem na miejscu? Czyli nie, to jest typowy objaw demokratycznie podejmowanej decyzji. Widać, że z tej konsultacji widać jednoznacznie, że grupa osób, która wnioskowała o wprowadzenie podziału sołectwa, zdecydowanie waga przechyla się na stronę Trzcinna i te osoby wzięły udział w konsultacjach. Zresztą jak byliśmy organizowałem takie spotkanie
spotkanie z mieszkańcami w celach wprowadzenia do konsultacji, no to zdecydowanie większość była mieszkańców też Ścinna. Ścinno jest zainteresowane bardzo tym, żeby oddzielić się od, wydzielić sołectwa Gałowo, sołectwo Ścinno. A w Gałowie to tak im to jest obojętne? Jeśli jest komuś obojętnie, nie stawia argumentów i Gałowo nie stawia argumentów, kontrargumentów, to znaczy, że chyba nie zależy dla Gałowa. Takie jest moje odczucie. No, to są konsultacje, z nich musimy wyciągnąć wnioski. Z tych konsultacji, po przeanalizowaniu wyniku konsultacji zatwierdziłem ten wynik konsultacji i przygotowałem na najbliższą sesję rozwiązanie dotyczące podziału sołectwa na dwa sołectwa. Sołectwo Ścinne i Gałowo z odpowiednim rozdziałem terytorialnym. I z odpowiednim rozdziałem środków. Jest to moim zdaniem środków, co? Środki. Takie na sołectwo. Ile sołectwo ma do dyspozycji? Takie Gałowo, a ile Trzcinno będzie miało? To jest, powiem tylko tyle. Znaczy zaraz to na ten temat powiem, że środki finansowe, które odzyskują sołectwa w ramach środków budżetów sołeckich, no to po rozdzieleniu będzie suma tych środków będzie wyższa od dotychczasowej kwoty, które dostawały sołectwo Gałowo na dwie miejscowości. Czyli to jest kilka tysięcy więcej środków z budżetu na potrzeby na mieszkańców sołectwa Gałowo i Trzcinne. Czy w gminie są zdefiniowane, określone? Jeszcze jedna rzecz. Tak, która? Jeszcze jedna rzecz. To jest pozycja, którą zajął wójt. Zobaczymy, co na ten temat powie Rada Gminy. Rada Gminy. Bo to jest ten łańcuszek demokracji, nie kończy się, proszę pana, na plebiscycie, na decyzji, tylko na demokratycznie podjętej uchwale. Tak. I te uchwały demokratyczne to podejmowane... Ta demokracja, byśmy pominęli jeden z ważnych elementów demokratycznego funkcjonowania gminy. Tak, bo demokracja... to od razu od mieszkańców do pieniędzy, nie do końca tak. Nie. Solą demokracji jest głosowanie, są wybory, jest rada i tak dalej, a ta rada to jednogłośnie zawsze. Nasza rada wybiera naprawdę najlepsze rozwiązania, które są proponowane dla rady i rada, nie wiem czy jednogłośnie, bo jednogłośność to jest też bardzo dobre rozwiązanie, jeśli chodzi o wynik wyboru, bo to jest wybór zawsze. Jeśli wszyscy są do tego przekonani, to mi się wydaje, że to jest sukces. A jeśli są głosy przeciwne, ja wiele razy się spotkałem, gdzie wydawało się, że uchwała będzie przejdzie jednomyślnie czy jednogłośnie, okazało się, że radni mają swoje spostrzeżenia inne, które sobie przedstawiają w toku głosowania i nie można do nich mieć żadnych pretensji, bo to jest demokracja. Myślę, że wójt nie ma pretensji do radnych po sesji absolutoryjnej, tym bardziej, bo to jednogłośnie stwierdzi, że wszystko jest okej. Jest też tak fajnie, jak to pan opowiada, to tak możemy sobie też taką przypowieść przypomnieć sobie, jak to można stanąć na krawędzi przepaści i zrobić milowy krok do przodu. Mieć mieszane uczucie, jak teściowa leci w przepaść nowym samochodem. Klepie po plecach i idziemy dalej. Tak, to właśnie to mniej więcej tak to wygląda. Ale to powiem tylko tyle, że te, jeśli chodzi o te absolutorium, to ciężko byłoby, można było zagłosować inaczej, bo to jest specyficzne głosowanie. W ogóle. Nie, to nie chodzi o to. Tylko, że rada, to w zasadzie pierwsze poważne głosowanie rady było. Radni nie znali, musieli się zapoznać z wszystkimi dokumentami, nie żyli tym okresem w Radzie, kiedy był realizowany budżet. Że nie wiedzieli, nad czym głosują? Nie. Dostali raport o stanie gminy, tak? Dostali, radni mieli przedstawione wszystkie uchwały budżetowe, zmiany budżetowe, jak to wszystko wyglądało, sprawozdania półroczne i tak dalej, żeby się zapoznali, bo to jest bardzo ważne głosowanie, bo nie ma
ma nic gorszego, jak to pan przed chwilą powiedział. Jeśli radny podejmuje decyzję w oparciu o nic, no to tak nie może być, bo radny musi mieć przygotowany materiał, na którym ma pracować i albo jeszcze dodatkowo ściągać swoje informacje, żeby wzbogacić tą wiedzę na temat tematów, który ma tematów, rozmawiamy w temacie, tak. O temacie. No dobrze. A propos tematu. No właśnie. I tak? I to absolutorium stąd, że oni się tak zapoznają, są świeży radny. On się zapoznaje z raportem, z cyferkami i mówi, okej. No inaczej, ja jak pan, co pan inaczej wnioskował, jak? Bo pan już miał kwiaty w szafie schowane. A zawsze tam stoją kwiaty. A czemu? Na pożegnanie. Tak. Tak. Na gratulacje po osiągnięciu absolutorium i te kwiaty zawsze są, czyli absolutorium jest pewne już przed sesją, nie chyba, możliwe. Że gmina inwestuje 500 w kwiaty, które gmina potem inwestuje. A kto kupuje kwiaty? A widzi pan. A to słodka tajemnica. Ale na pewno nie z budżetu gminy. Okej. Wójt... tak? Zauważył pan, ja tak? Też miałem kwiaty. Ale co? I też pan miał kwiaty dla kogo? Dla pani skarbnik. A to w razie niepowodzenia, czy nie, w razie powodzenia? Trzeba być zawsze przygotowanym, bo to wie pan, stara zasada mówi, nieważne jak to zaczyna, tylko jak to kończy, a to mężczyzna. Kwiaty, mówią. To Leszek Miller, tak. I kwiaty dla kobiety też zawsze warto, dobra. Wójt gminy wiejskiej Szczecinek Ryszard Jasionas był naszym dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, przepraszam za dowcip, ale czasami trzeba troszeczkę podejść na luzie do pewnych spraw. Dziękuję bardzo, życzę miłego dnia. Temat o tym, co ważne.